i zaczyna z tym nożem introligatorskim gonić Piotra. On widzi, ten nóż ucieka, stara się bronić. Ona biega za nim po całym gabinecie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj powiedziałbym sprawa straszna. Straszna dlatego, że za to, co działo się pomiędzy dorosłymi, zapłaciło dziecko. To tragedia oczywiście tego chłopca, który nie żyje, ale to też tragedia jego rodziców, mamy, taty. Ale w jakiś sposób myślę, to także tragedia i samej zabójczyni. Oglądajcie kolejny odcinek. Zapraszamy. Miejscowość Czarna Białostocka to jest niedaleko Białegostoku, jakieś 20-25 km. Tam jest szkoła podstawowa. W tej szkole wtedy uczyła Mariola, 34-letnia nauczycielka. Mariola była nauczycielką nauczania początkowego, bardzo lubiana przez uczniów, przez personel, przez innych nauczycieli. Rzeczywiście ona była taką nauczycielką z prawdziwego zdarzenia. W progu, w awansie nauczycieli jest tak zwany nauczyciel mianowany. Ona była mianowana również dlatego, że tato był dyrektorem szkoły kiedyś, mama była nauczycielką, więc chyba nie miała innego wyjścia jak to, że także była dobrą nauczycielką. Z doświadczenia też wiem, że nauczyciele nauczania początkowego to są trochę nauczyciele jeszcze w przedszkolu, a już w szkole, bo przecież często trzeba dziecko po prostu przytulić. One gdzieś tam jeszcze płaczą, jeszcze tęsknią za rodzicami, więc trzeba naprawdę serca. I wydaje się, że Mariola była taką dobrą nauczycielką. Dzieci ją lubiły, lgnęły do niej. I wydawało się, że w życiu jest spełniona. No, niezależnie od tego, że Mariola była dobrą nauczycielką, była także atrakcyjną kobietą. 1,78 m wzrostu, świetna figura, ładna buzia. Aż dziw było, że ta 34-letnia kobieta była w dalszym ciągu sama. I chyba też w którymś momencie Mariola podporządkowała swoje życie swojej pracy. A więc wyglądało to w ten sposób, że dom, szkoła, odwiedziny u mamy, z powrotem dom. I tak się to toczyło. Gdzieś chyba nie było ani czasu, ani miejsca, a może i chęci na jakieś życie uczuciowe. W każdym razie nic nie wskazywało na to, że w życiu Marioli coś się zmieni. Kiedy wydawało się, że w życiu Marioli już się niewiele zmieni, jest rok 1997, pojawia się w jej życiu Jerzy. Pojawia się dlatego, że do pierwszej klasy zaczyna chodzić jego najmłodszy syn Piotruś. To siedmiolatek, który dopiero rozpoczyna naukę, ale chodzi także na zajęcia sportowe. I poprzez to Mariola z Jerzym poznają się bliżej. Jerzy zostaje w ogóle przewodniczącym Rady Rodziców, więc okazja do tych spotkań, do rozmów jest coraz większa. No, wygląda na to, że obydwoje przypadli sobie do gustu. Nic dziwnego z jednej strony, dlatego że Jerzy to atrakcyjny, przystojny mężczyzna. Mało tego, znany w okolicy przedsiębiorca, mający spory majątek, właściciel tartaku. No, mógł na pewno zrobić wrażenie na niejednej kobiecie. Natomiast Jerzy ma pewnego rodzaju także w cudzysłowie wadę. Jest żonaty, jest ojcem trójki dzieci. No i to powoduje, że rzeczywiście taki rodzaj kontaktu z Jerzym może być w jakiś sposób niewłaściwy. Mariola i Jerzy zbliżają się coraz bardziej. Zaczyna między nimi iskrzyć.
No i dochodzi do romansu. Ten romans oni obydwoje próbują ukryć. Próbują się gdzieś schować, ale pamiętajmy o tym, że w tego typu miejscowościach, małych miejscowościach, to się nigdy nie udaje. Oczywiście bardzo szybko wszyscy orientują się, że pomiędzy nauczycielką z miejscowej szkoły, a przedsiębiorcą, panem Jerzym doszło do romansu i ten romans stał się celem i takim obiektem komentarzy ze strony ludzi, którzy tam mieszkali. No to coś, co oczywiście w dalszym ciągu zawsze tak było i w dalszym ciągu tak jest i pewnie będzie coś, co ludzi ekscytuje, podgrzewa i powoduje rozliczne komentarze. Sam Jerzy skutecznie również podgrzewa ten romans. Mówi do Marioli, że ją kocha, że chce być z nią, że dotychczasowy związek z żoną jest tylko na papierze. Tak naprawdę czeka na moment, kiedy dzieci nieco podrosną. To tak naprawdę chodziło o Piotrusia, dlatego że pozostałe dwie córki były praktycznie już dorosłe. Więc jak tylko Piotruś podrośnie, rozwiedzie się z żoną, a wtedy już będą razem pełnili szczęśliwe życie. Natomiast środowisko robiło swoje. Te komentarze przerodziły się w krytykę, szczególnie Marioli. No i tak to jest w dalszym ciągu, że przede wszystkim to kobieta jest na celowniku. Wręcz Mariola stała się takim wrogiem publicznym numer jeden. Pojawiły się głuche telefony w nocy, pojawiły się obraźliwe napisy na murze, tam gdzie mieszkała. Pojawiły się także listy z pogróżkami. No, po jakimś czasie oczywiście o tym wszystkim dowiedziała się także mama Marioli, która zaklinała ją i prosiła, żeby skończyła ten związek, że jest na cenzurowanym, że to nie ma żadnej przyszłości. No i żeby po prostu nie marnowała sobie życia. Mariola, przekonana o tym, że Jerzy zostawi żonę, że będzie z nią, cały czas jednak trwała przy tym, że pomimo tego wszystkiego, pomimo tych obelg, pomimo tych upokorzeń, będzie z Jerzym bez względu na wszystko. Trwała w tym związku, czekała na rozwiązanie, a więc na moment, kiedy wreszcie Jerzy zostawi żonę i zostanie z nią. Wtedy wyobrażała sobie, że rozpoczną nowe życie, już może gdzieś poza tą miejscowością. Niemniej Jerzy i związek z nim stał się dla niej wręcz obsesją. I tak mijają 4 lata. Aż 4 lata jest rok 2001. Z jednej strony osamotniona w tej miłości Mariola, która stoi naprzeciwko praktycznie całego społeczeństwa. Z drugiej strony Jerzy, który nie podejmuje żadnej decyzji, który wydaje się dzisiaj z perspektywy czasu kłamał. Po 4 latach wreszcie Jerzy podjął decyzję, ale z pewnością nie taką, na jaką liczyła Mariola. Jerzy bowiem mówi, że chce jeszcze zawalczyć o rodzinę, że ich związek nie ma już dalej sensu, że po prostu odchodzi. Początkowo jeszcze Mariola próbowała go tego odwieść, mówiła o tym, że przecież to ma sens, że są z sobą tyle lat, ale jednak Jerzy decyzji nie zmienił. I praktycznie z dnia na dzień ta atrakcyjna kobieta uległa diametralnej zmianie. Zapadła się nie tylko psychicznie, ale także fizycznie. Zaniedbana, zamyślona. Było widać, że jest w wyraźnej depresji. Dwukrotnie próbuje popełnić samobójstwo. Być może było to tylko taka próba samobójcza na pokaz, po to, żeby w jakiś sposób Jerzy się nad nią zlitował. Ale faktem jest, że dwie takie próby
podjęła. Pomimo tej depresji w dalszym ciągu chodziła do szkoły, w dalszym ciągu uczyła. Chodząc też do szkoły widywała Piotrusia, który przecież także był uczniem tej szkoły. Chodził już wtedy do klasy czwartej, do klasy czwartej B. I wtedy pojawiła się myśl, że to Piotruś jest w jakiś sposób wszystkiemu winien. Pojawiła się obsesyjna, zbrodnicza myśl, że być może to, że zniknie Piotruś, spowoduje, że może Piotr zostanie w jakiś sposób ukarany, a może to, że do niej wróci. Niemniej podjęła straszną wtedy decyzję. Jest 25 kwietnia 2001 roku. Tego dnia Mariola ma na popołudnie do pracy, na popołudnie do szkoły, ale idzie wcześniej rano, około 10. Idzie do sekretariatu, tam jedną z pań prosi o klucze od gabinetu pielęgniarek. Oczywiście pani wydaje ten klucz, Mariola mówi jeszcze, że chce skorzystać z wagi. Kiedy idzie do gabinetu, spotyka dwóch przypadkowych uczniów i mówi im, żeby poprosili Piotrusia z klasy czwartej B i powiedzieli mu, że w gabinecie pielęgniarek czeka na niego właśnie pielęgniarka. Uczniowie idą do klasy, tam gdzie Piotr ma zajęcia. Mówią nauczycielce, że jest proszony do gabinetu pielęgniarskiego i Piotruś z ufnością wychodzi i idzie do tego gabinetu. Kiedy otwiera drzwi, widzi Mariolę. On ma 11 lat wtedy, ale doskonale wie, kim jest Mariola. Wie, jaki związek łączy ją z jego ojcem. Jest zdziwiony, że Mariola czeka właśnie na niego i to ona jest w tym gabinecie. Kiedy zamknęła drzwi, Mariola powiedziała w czasie przesłuchania już później, że chciała tylko z Piotrusiem porozmawiać, że emocje wzięły górę. Czy tak było? Wydaje się, że nie do końca jest to prawdziwe. Faktycznie w którymś momencie, na początku, Mariola zaczyna krzyczeć, zaczyna wyrzucać swoje żale, pretensje, tak jakby Piotr był rzeczywiście ich adresatem, ale jednocześnie wyciąga nóż. To jest taki nóż introligatorski. Mało tego, to jest prezent właśnie od Jerzego. Kiedyś go dostała jako tego swego rodzaju taki właśnie prezent i zaczyna z tym nożem introligatorskim gonić Piotra. On widzi ten nóż, ucieka, stara się bronić. Ona biega za nim po całym gabinecie, zadając ciosy. To jest mały chłopak. W starciu z dorosłą kobietą, jeszcze wysportowaną, silną, nie miał żadnych szans. Natomiast w gabinecie przez kilka minut odgrywa się prawdziwa tragedia, prawdziwy horror. No wyglądało to makabrycznie, dlatego że po całym gabinecie biega Piotr, ucieka, stara się chronić, stara się obronić, stara się zasłonić rękami, a Mariola cały czas biegnie za nim, zadając kolejne ciosy. To, co się dzieje w gabinecie, usłyszały dwie nauczycielki, które akurat przechodziły korytarzem. Słysząc te krzyki, słysząc wołanie o pomoc, zaczęły się dobijać do gabinetu, ale drzwi były zamknięte. Nie mogły ich wyważyć. Poprosiły nauczyciela WF-u. Ten dopiero przybiegł, kopniakiem wyrwał drzwi i tym sposobem cała trójka wbiegła do środka. Byli szokowani. Mnóstwo krwi. Piotr, który gdzieś tam był w kącie, Mariola z tego skorzystała, wybiegła z gabinetu i uciekła.
Szybko przyjechało pogotowie, no ale na ratunek było już za późno. Piotr dostał bardzo wiele ciosów tym nożem. Miał między innymi podcięte gardło. Nie było szans na to, żeby go uratować. Zbiegli się oczywiście nauczyciele, zbiegli się rodzice. No, zrobił się tłum w szkole i pod szkołą. Wszyscy zaczęli mówić, komentować. Dla ludzi było to niewiarygodne, że doszło w ogóle do czegoś takiego, a jak dowiedzieli się, że zabójczynią jest jedna z najbardziej ulubionych nauczycielek, no to dla nich był to też ogromny szok. Rozpoczęły się poszukiwania Marioli. Około 200 policjantów zaczęło jej szukać. Ona w tym czasie poprzez przypadkową taką okazję, samochód, który się zatrzymał, dotarła do Puszczy Knyszyńskiej. Ten człowiek, który ją zabrał, no też dziwne, musiał przecież widzieć, że ona jest cała zakrwawiona, niemniej zabrał ją i podwiózł ją w okolice Puszczy Knyszyńskiej. Tam wysiadła i potem już przez pola szła po prostu w kierunku Warszawy. Tam dotarła do Marek. W Markach jest zakon. Przyszła do tego zakonu, tam poprosiła o pomoc, o możliwość schronienia się. Rzeczywiście siostry pozwoliły na to. Już z zakonu zadzwoniła do swojej siostry. Praktycznie wszystko powiedziała. Mówiła także o tym, że odda się w ręce policji. Policjanci, którzy już ją namierzali, o tym telefonie się dowiedzieli, przyjechali do zakonu w Markach i tam została zatrzymana. Po zatrzymaniu, to było w nocy z 26 na 27 kwietnia, Mariola wszystko opowiedziała. Powiedziała także, że nie chciała Piotra zabić, że to były emocje, że te emocje wyrwały się spod kontroli. No, mnie jako policjantowi wydaje się, że to jest mało prawdopodobne, że wszystko było zaplanowane, bo przecież przyszła tego dnia wcześniej niż miała lekcję. Zabrała ze sobą także nóż, a więc przygotowała narzędzie zbrodni. Miała ze sobą plecak, w tym plecaku dokumenty, inne potrzebne rzeczy, więc no, jestem przekonany, że jednak było to zaplanowane i wykonane z premedytacją. Oczywiście została tymczasowo aresztowana w areszcie, w więzieniu, tak jak to zwykle bywa przy tego typu zbrodniach. Nie miała i nie będzie miała łatwego życia. Podobno zaraz po zatrzymaniu została dotkliwie pobita przez inne więźniarki, nawet była w śpiączce. No i jej los na pewno nie będzie łatwy. W czasie procesu nie okazywała żadnych jakichś takich uczuć. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że jest kobietą ponadprzeciętnie inteligentną, ale jednocześnie nie wykazującą głębszych zewnętrznych uczuć, głębszej wrażliwości. Mariola została skazana na 25 lat i w tej chwili Mariola oczywiście odsiaduje wyrok, ale w więzieniu nie będzie miała łatwego życia. Powiedziałem na początku, że to jest tragedia przede wszystkim dla Piotrusia, który nawet na dobrą sprawę nie rozpoczął życia. Dla wielu innych osób, dla rodziców, dla mamy, dla taty, również i dla ludzi, którzy no, bezpośredniego związku nie mieli, jak chociażby babcia Piotrusia, która zmarła chwilę później. Tragedia dla wielu ludzi, ale też powiedziałem, że to jest w jakiś sposób tragedia dla Marioli, bo przecież trudno o niej powiedzieć, że była urodzonym zabójcą. Gdyby nie ten zbieg okoliczności, gdyby nie poznanie Jerzego, pewnie nigdy by nawet nie przypuszczała, że może zabić. Tak na marginesie tego wszystkiego, z lat pracy w policji, z tysiąca rozmów,
to wiem, że mężczyzna, jeżeli nie odchodzi od rodziny w tej pierwszej fazie takiego zauroczenia, no to raczej już nigdy nie odejdzie. Myślę, że to jest jakaś taka przestroga, ale jednocześnie wnioski z tej sprawy. I tyle na dzisiaj. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek, piszcie komentarze. Jest ich naprawdę bardzo wiele. Staramy się odpowiedzieć. Nie zawsze udaje się to zrobić szybko. A na dzisiaj to tyle. No i trzymajcie się.